How to order a meal, czyli jak zamówić posiłek w restauracji. Are you ready to order? Czy jesteście Państwo gotowi złożyć zamówienie? I'd like the chicken salad, please. Poproszę sałatkę z kurczakiem. Albo innym sposobem, and I'll have the shepherd's pie, please. A ja poproszę shepherd's pie. Dwa podstawowe zwroty. I'd like albo I'll have. I na końcu please. To please jest naprawdę ważne, żeby być uprzejmym. Wyobraźmy sobie, że nie chcemy ziemniaków, bo na przykład jesteśmy na diecie albo ich nie lubimy. Wtedy powiemy no potatoes, please. Tak najprościej. Albo hold the potatoes, please. Jeśli chcemy, żeby sos został podany osobno, żeby kontrolować ilość użytego sosu na przykład, wtedy powiemy could you put the sauce on the side? On the side znaczy osobno, separate. Tym razem chcemy dostać dodatkową porcję frytek. Wtedy powiemy extra chips, please. Extra znaczy dodatkowe. Add more, więcej poproszę. Tym razem zapytamy, czy za frytki trzeba będzie zapłacić dodatkowo. Is this extra? Does it cost more money? Jeśli mamy alergię na coś, nie możemy czegoś jeść, trzeba się dowiedzieć, czy na przykład tortilla zawiera produkty mleczne, albo gluten, albo orzechy. Does tortilla have dairy, gluten, nuts in it? Chcemy kurczaka na wynos. Can I get my chicken to go? To go znaczy to samo co takeaway. Na koniec trzeba poprosić o rachunek. Can I have the bill, please? Podając pieniądze, mówimy here you are. Powtórzmy poznane zwroty. Zamów proszę chicken curry. I'd like the chicken curry, please. Bardzo dobrze. I drugim sposobem. I'll have the chicken curry, please. Powiedz, że nie chcesz ryżu. Hold the rice, please. Poproś, żeby dressing podano osobno. Could you put the dressing on the side, please? Poproś o dodatkową porcję sosu. Extra sauce, please. Albo wersja bardziej rozbudowana. Could I get extra sauce, please? Zapytaj, czy za chleb trzeba będzie dodatkowo zapłacić. Is bread extra? Poproś o kary na wynos. Can I get my curry to go? Albo take away? Zapytaj, czy sos zawiera gluten. Does the sauce have gluten in it? I poproś o rachunek. Can I have the bill, please? Życzę udanych wizyt w restauracjach i smacznego. Enjoy your meal!